Dobra, drafcik. Dobra, Mystik. No? Jak jesteś takim koksem, to skeruj tutaj draftca i zdawaj. Dobra, Oriana albo Zaya first pick. 100%. Ja ci powiem szczerze, że nie oglądałem ani jednej gry. Ty co robisz, jaja? Koleś teraz? No, byłem na wakacjach. Aha, na przygotowany do roboty przyszedłeś, tak? No właśnie dzisiaj pierwszy dzień. Oriana, Rakan. That's what's up. A, Rumble Open, o kurde. Dobra, nice. To może Jarvan do tego? No dobrze, jest Jarvan. Dobrze rozkminiłeś nerwa. No wiem. I co tutaj? Zeri? Dobra, ja, nerwa! Ej, dobra, to jest powiedziane, nie. Wyłącz stream, oglądam. Naprawdę, ej, z ręką na sercu nie oglądam nic. Naprawdę, nie podglądam. Dobra, wierzę na ci. Ej, fajna kompozycja Cloud9 na razie się klei. Final, nie podoba mi się Zeri. O! Nowy champion! Keria! O, naprawdę. Elweciara! Okej, okay, Cloud9. Ej, no gdyby tu nie było, wiesz, jakby ników, teamów, to bym powiedział, że Cloud9 ma fajniejszy draft. Ciśnięty fucker. Word ale CS-y, jeden do tyłu CS w tym matchupie, więc... Plus jest taki, że jakby obydwie drużyny wiedzą, gdzie jest jungler i wiedzą, jak mogą sobie pozwolić i na co mogą sobie pozwolić na liniach też. No ale myślę, że tutaj na midzie może byłoby coś poszukać, ale jak widać już jest... O! Nice, berserker. No tutaj Keria zapomniał, że gra na ziomka z swojej akademii jakiś czas temu jeszcze. No, właśnie chciałem, tak. I to nie jest frajer, tylko to jest dobry chłopak. No i tak berserker musi mieć w głowie, że kurde, to gra na goście, z którymi mógłby potencjalnie grać, ale jednak do Ameryki poleciał, nie? Pytanie, czy Jarvan zinwejduje enemy wraty, dlatego że Sylas teraz kontroluje linię, jest po TP-ku, Oriana jeszcze po TP-ku nie jest. I w teorii Sylas może zejść po tych dwóch creepach, które teraz dobije i mogą się bić na tym. Tylko, że Belvet bardzo szybko te wraty, widzę, bierze. Jest smite? Okej. Okay. No i to jest big, to jest duża sprawa, bo Belvet chce farmić creepy jak najszybciej, chce zdobać itemy, chce zbraszować szósty poziom. A i zobaczcie, co tu się dzieje. Owner wykorzystuje potencjał swoich linii, żeby dojechać Blabera, to jest bardzo dobra decyzja. Obaj leśnicy przed... Ej, Blaber. No tutaj wygrywa, tutaj owner wygrywa, tu flashować będzie trzeba. Okej. Okay, jakby trafił podrzucenie, to owner by musiał flashować. Ouk! Keria, co się dzieje? Ej, T1 jaka agresywna gra z ich strony. No 5 minut zdecydowanie, no tutaj dla T1 bym powiedział. Znaczy, dobra kontrola. Duszą, ale nie wiem, czy to aż tyle jeszcze daje. Jakby no panowie, tu jest Ignite. On ma dechę, panowie. Ja cię kręcę, no pięknie ma wygląda. Więc jest okej, okay, dla niego. A czemu Farsz gra Lethal Tempo w tym matchupie, a nie gra spa? Pod grę po prostu gra, wiesz, bo w grze się przyda więcej. Ktoś może pomyśleć, o, ale czarna magia. Nie, to wszystko wynika też z priorytetów, z wiedzy. Okej, okay, wiemy, że typ zaczął tu i tam, wiemy, że wraty się respią, wiemy, że będziemy mieli priorytet. Faker mówi, że ja stepuję i będę mieć prajo. Rumble mówi, że ma erkę na tym wave'ie. To wszystko jest, no, są progracze. To nie są frajerzy. Pa! Flash, tako? No ładnie to wygląda. Teraz Jarvan będzie szósty poziom. Zamknę Orianę w kraterze? Tak się mówi na to? Krater? Jestem pewny, że nawet Nerwarien, Gucio i ja, jakbyśmy mieli teraz, byśmy operowali Jarvanem, byśmy zgankowali Orianę na ulti. Nerwa na pewno by zgankował. Silas bywa odpowiedzią w Orianę. Kto pamięta, widzowie? Ale Berserker, jaki dusi! Zobacz, ale on jest... Ale on ma luz, on wie, że może sobie na to pozwolić. Ale T1 dusi, co? Ja pierdzielę. Kampy... Zobaczcie, nawet creepów ma więcej owner. Nie, no, no... Tak grałem odpowiednio do Wincona i do sytuacji. No, Wincona. Jeszcze... No, strasznie duszą. Tylko, że Herald jest tutaj niekontestowany potencjalnie. Orianna nie ma flesza, Erkę ma Rumble. Mówię wam, jeżeli dojdzie tu do walki, to według mnie C9 dostaje stompa. Jedyne, na co musi Zeus uważać, to na tego Cheeza tu teraz, ale chyba jest świadomy. Jak Rakan dobiega Erkę, to też możesz zmienić, wiesz? No i to jest słabe, według mnie to jest słabe. Tutaj jak owner dobiegnie, to jest problem. Ale może się nic nie wydarzy. Nie, no ma skok, wiesz. A za kiedy ma Rakan Erkę? Co się dzieje? Wejście w Rakana, okej. Okay. Niezły krater, co bratku się dzieje? O kurde! O! Stworzenie. To wyszło! Stworzenie. To wyszło! Ej, owner, jesteś szefem! Ja nie widziałem tego zagrania w ogóle! Jakich ogra... Ale Rumble is broken. Co jest? Ja pi***ole, jak on to znalazł, ten chłopak tutaj? Ale jak to w ogóle wyszło, człowieku? Wszystko, jakby cały świat się uśmiechnął do nich. Soluwa, młodych dwóch Korajczyków, co się dzieje? Berserker czy Guma?
Okej. Okay. Nie, no to jest ręce div, no. Nie ma znaczenia draft. A Rumble jest banowany w 1-3 często, czy nie? Tak, bardzo często. Okej. Okay. Ale się minęli, okej. Okay. W sumie słabo tak, że piknęli Belveta i Guess, kiedy ciężko będzie Heralda w grze, jak wiedzą. Że mają gorszy top. A nie wiem, jakbym nie chciałbym grać na Zeus na Rumble na topie. Ej! A czy to w sumie nie wynika też tego, że Belvet straciła sporo czasu, żeby iść wardować tam? Wardować? Kiedy? O Jezu. Czemu on umarł? Co się stało? Czemu on umarł? Przecież Rakan nie umiera. 16, kropka, ile zapłaci za zrobienie dreadów? Pytanie, okay, pół litra wódki, xd, kropka. No tak było, zapłaciłem. Znaczy zapłaciłem, no. Wziąłem flachę do kolegi. Normalnie za pół litra wódki ci dread zrobił? To chyba trwa, to chyba trochę trwa, nie? No, z północy zrobiliśmy. Było namiętnie. A co rodzice powiedzieli na to? Wypierdalaj z domu już. Serio, no nic nie powiedzieli, miałem 18 lat, co miałem powiedzieć. A dla mnie to jest takie, dzieciaki zawsze myślą, że jak będą mieli 18, na przykład rodzice na coś nie pozwalają, nie? I ty mówisz tak, kurwa, będę miał 18 lat, to koniec, nie? A mi się wcale tak nie wydaje, że to tak jest, tak? To jest kurwa. Stanie gdzieś 18 lat i stary ci powie tak, dopóki ja płacę rachunki, dopóki tu mieszkasz, to zamknij mordę. Nie no. U mnie chill był, ale domyślam się, że niektórzy mogą tak mieć z rodzicami rzeczywiście taką relację. Słuchajcie, najlepsza ucieczka od jakikolwiek blokad rodziców, jak wam ktoś coś mówi, przynieście pieniądze do domu. Pozwolą wam na wszystko. Naprawdę. Na wszystko ci pozwolą. Ty no, pamiętam jak kiedyś z turnieju wygrałem 2000 zł, czyli 500 euro. Kur, mama dumna. Chociaż ja już to opowiadałem wiele razy, mi się wydaje, Damian, że ja miałem na przykład dwóch braci i dwójka moich braci poszli na studia i dlatego wydaje mi się, że moi rodzice tak patrzyli na mnie, że dobra, już mamy dwóch dzieciaków, coś tam robią, najwyżej jak jeden będzie nieudacznik, to się nic nie stanie. I mi się wydaje, że tak pozwolili mi, bo że miałem dwóch braci. No i co, no i tyle, nie? Co mi ma to sens, no. Jak byś to do szachów przyrównał? Jaka jest sytuacja na mapie, Damian, dla ciebie? Ja bym powiedział, że nie ma dwóch wież i laufra. Tak dla mnie to zostaje koń, zostaje królowa, no i koń normalnie królowe bierze, no. Koń bije królowa? Tak. A to nie królowa bije? Nie, no nie ma pojęcia. Co ty mi jakieś szachy dajesz? Ja kiedyś grałem i zamieniłem pionka przy polu przemiany na konia przez przypadek. Niestety był to pojedynek, który oglądało bardzo dużo ludzi. No i nie jestem z tego dumny jakoś specjalnie. Tak jest życie, no kiedy po prostu... Wiecie, co jest tragiczne, że C9 nawet nie traduje się niczym. Teraz jest jakiś trade pozycji, ale Sylas wziął wave i prawdopodobnie ucieknie jeszcze stąd. Bart go coveruje. Ej, to normalnie... może być perfekcyjna gra w ogóle. No, C9 chce się tu bić, jest tepek, będą się bić tu. Dobra. Może oni wychodzą z założenia, że... Może coś w tej grze zrobić. No nie wiem. Czy tego Rambla można zabić? Nie można. Już nic nie ma, Sven już nic nie ma, owner ma mało życia, ale to jest smażalnia u Bogdana, smażalnia u Zeusa, Faker ma jeszcze flasha dostępnego. Keria! Keria! Co? Co się stało? Alerka do j***a, alerka do j***a. Co teraz? Faker! O ja pierdyka! O Jezusku kochany! Perfekt gra! Ej, ale czyściutko T1. Ej, szczerze nie wierzyłem w nich, ale co tu się odbyło? O Jezu, la Boga. Zrobiliśmy pół godziny i stwierdziliśmy, że ten, że nie ma sensu. Ja pierdziele. Ej, dostałem wiadomość wczoraj, że... A, że cały czas w teamfightach drzesz mordę, co się dzieje, więc musisz nie mówić tego. Coś innego musisz mówić. To będę mówił what's up. What's going on? What's going on? I potem ten sam koleś napisze, ale zajebiście, jak komentuje. Dobra, nie ma perfect gry. RIP. Nie było czegoś takiego. RIP Tower upada. No nie. Perfekcyjna gra, 4-15. To mało, to jak tak mało, ty? To się nie opłaca w ogóle, by the way. Jakby było z 10, to by było OP. Stary, to ze 30 powinno być. W LoLu to jest tak ciężko zrobić perfect grę, że to jest bez sensu, by the way. Nie no, zostaw Ulfona, to szef jest. Ulfon to ziomal. Ty! Ej, Blaber? To nie w tę stronę grasz jak coś. Bazę masz w drugą stronę.
Ojej. Dziękujemy, chłopacy. Ty, no ale jesteś takim gościem z Ameryki. Siedzisz do drugiej w nocy, bo mają drugą w nocy chyba. I twoja drużyna zostaje w ten sposób. No. Stary, no idziesz spać i chyba płaczesz poduszkę. No, masakra. Jeszcze ktoś jaki... A pomyśl sobie, jak ty jesteś tymi graczami. To jest masakra, stary. Kiedy jedziesz z myślą, że nawet nie jesteś najgorszy. I że może mógłbyś coś ugrać, nie? I takie coś idzie. Do zera. Taką klepę dostajesz. Patrz, jeszcze co z nimi robią? Ja cię! Do zera! Ej, do zera Amerykę, Koreę! Ja pierdziel! A, mam wywiad. Co Karia tam zagrał na bocie, widziałem. Ale generic question, Tomek Milaniuk. C9's recent performance at Worlds and based on the things that we have been seeing from them, I feel like we were trying really hard to make sure that we're not ahead of ourselves and make sure that we're prepared for today's match. And we worked really hard and we actually did give our best today in the match against them. So I think that's probably why we did so well and I'm very happy about the results. This was a very aggressive T1 with a lot of focus on the early game. Was this specifically designed versus Cloud9 or is this something you pursue on during this Worlds? 확신이 없더라도 더 해보고 정해는 게 맞다 생각해서 일단 그리고 충분히 확신도 조금씩 생기고 있는 편이고 그래서 오늘 해봤고 그리고 연습 방향성도 그렇게 다시 잡고 있는 것 같습니다. So at first, yes, this was actually the strategy that we had in our pocket from the very start of Worlds. And after seeing what was going on at Worlds, we started doubting ourselves and we decided maybe this isn't the direction that we want to go. Maybe the direction and the strategy that other teams are utilizing is the answer. So I think that's why you saw us be a little shaky in our first two matches. And I believe that now we're just going back to our roots and saying, hey, maybe we have to be more focused on what we know the best. So the strategy that will work the best for us is the answer. So I think we're just going back to focusing on the initial strategy that we wanted to do, like the aggressive Sypek, picks. Cicho. And I think we're trying to find our color and really trying to find our direction back on track. And maybe that's why we're seeing such good results so far. And I just really wanted to ask about your specific pick in that match. About Bart, obviously, this was your old-timer during the DRX days. Pytanie klasa, Dmitry. To bring this champion back. Do you think that Bart might be a one-time wonder during those Worlds, or maybe you think that he will actually be coming back and he will be played more, not only by you, but maybe by other supports? What are your general thoughts about Bart right now? Just from the support meta currently, I feel like it actually enhances the strengths of Bart, so I think that's definitely a viable pick that you'll see for the rest of Worlds. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. Milaniuk musiał sfleksować się! Tomek. Ej, Tomek musiał k***wa sfleksować się, że coś zna po koreańsku, nie? Musiał. Tak jest, tak jest. Nie byłby sobą! No. On jest w temacie mocno. Co to można? No, okej, no dobrze. No, typiczna kompozycja po lewej stronie. No i to mi się podoba. Nowy Heros. On jest tak mocny. On jest nowy tak mocny. Heros, nowy Heros, widzowie. O, mądre. Tylko, że Talia ma sens tym kompie, tylko że ja nie jestem fanem tego czempiona. Mam wrażenie, że kurde, Talia coś tak brakuje i tego luzu, tego światła, rozumiesz? Tych klapków, rozumiesz? Rozumiesz? Elio jest świadomy tego, że Rell może przejść przez ścianę, mają Sylasa. Sylas level 1 ma bardzo silny, bo ma właśnie dash plus CC. Oh, oh. No i tutaj Elioja dehe ma chyba. Ajajajajajaj. Palafox zrobił. Ej, Gaweł, mamy zagwozdkę jedną. Słuchaj, no. Jesteś trenerem Lola i twoja żona rodzi dziecko w październiku. I twoja drużyna jest na Worldsach. Co robisz? Jedziesz na Worldsy, czy zostajesz ze swoją żoną? A jesteś head coachem? Tak. Jesteś head coachem. No, ja raczej bym został, nie? Dowiedziałeś, że to powie. Wiedziałem. Z kobietą, czy jak? No, nie na Worldsy. No, wiedziałeś. A, czyli z kobietą? No, jest. No, zwycięstwo. Chłopi, dziecko jest najważniejsze. No, człowieku, jeszcze... Ale dziecko przecież będzie w dobrych rękach przecież, nic się nie stanie, no. Przecież matka umie się zająć sama, no, chyba, tak, czy nie? Takie... Nie wierzysz, że twoja żona będzie w stanie ogarnąć sama? Ha?
Ale Mordziu, no dziecko ci stary na ręce dadzą. Mordziu, ale kobiety sobie świetnie radzą. Kobiety są silne i one dadzą radę sobie. A Wardsy mogą być raz na świecie, raz w życiu. Jeszcze synowi potem powiesz, sierocie. Stary, a zobaczysz... Dziecko jest trzeci raz w życiu. Dobra, a wyobraź sobie, że na przykład córkę macie i twoja córka będzie kiedyś dumna z mamy, że mama sobie poradziła. Patrz, to więź też pogłębi z mamą. Oczywiście. No. Dobra, skupmy się na grze, dobra? Rozumiemy, że ty byś był z żoną i wszystko w porządku. Ale ktoś patrzy inaczej może. No, ja bym nie był jak najbardziej. A kto taki dylemat miał? My. No my wszyscy. A, no bo w Mad Lions jest. Nie, w Mad Lions jest gościu, no i został z żoną. To jest ten, co długie włosy, ten Mac, czy Mac, tak, 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 tak. No. Szczerze mówiąc, to wszystko zależy od relacji też, według mnie. Plus, bo może zrobić różnicę, ale teraz... Klisak spalił flesza do klinatopie, a już na dole jest kolega. No, Klisak jest podróżnik. Nie, no, ja lubię Hilliego. Dużo ludzi jakoś tak mówi, że nob, że głupio pada i tak dalej, ale to jak ten gość wynajduje niekiedy sytuację jest przepiękne. Jaka wasza jest opinia o Hillim? Dobra, ale szalony. Czy wszyscy gracze z sceny od lat mówią, że to tak wygląda, ale jest zajebiste? Bo... Ja grałem w lecie, ale też nie było jest sobie. Ja grałem w lecy, to na wszystkich supportów dało się grać, a na niego się tak strasznie grało, tak. Według mnie on robi takie rzeczy i ludzie się go boją. Bo no dokładnie. Ty nigdy nie, on gra fake presję cały czas. Ty nigdy nie wiesz, czy leśnik jest, czy nie ma. I po prostu ten koleś czekaj, się nie gramy, boi gramy. Podjąć decyzji. No on nie żyje, gramy nie na jednym klipku. Dobra, free. Ale go tam pałuj. Ej, Elioja super puffik znalazł, tu bodajby są dymy, Dokla nie ma jeszcze flesza, dobra, on umiera. Dokla nie żyje. Reczka Elioja od razu z bombą. Tutaj niby widzę, że biegnie Maokai z Sylasem, ale ten koleś już nie żyje. Ten gość już nie żyje, chociaż jeszcze żyje. Co się dzieje? Flash niski, tak zagrał. Okej, zobaczmy co się dzieje. Rumble, chyba decha będzie. Jeszcze RK od Rumble wziął? O Boże. Ale rzucił, pala Fox. Rzucił jak noob totalny, co to się dzieje? Nilach, Olin! Ej, Ignar ma dwa levele mniej od Hillibaby. Dwa levele to jest za dużo. Ale nie, jak jest even lane, przecież jak masz even lane, to Nilach możesz mieć jeden level przewagi nawet na szóstym. Jak ona ma szósty, to ty masz piąty. No super, ale Hilli ma siódmy, enemy support ma piąty, no. Wariacie, brat, no to support. Expa, To ma full level mana do decary, Karzy. Jarvan bez ultimate'a, nie wiem czy można tutaj grać. Ty! Pocałowali się! Nie wiedzą! Ale jaja! Gramy to! O kurde. Gramy to! Graj to! Gramy to! Pa, Hillibaba! O kurde, tepek! Oj, ten tepek. Ma detepek. Brawo, RNG. No, tracimy Hilli. W? Nie ma co nawet. Ej, Sylas? Ej, brawo. Dobra, sprawdzam statystyki Sylasa, bo mam wrażenie, że Sylas jest broken. Energy, brawo. Bo early game jest broken. To Sylas broken. Niski? Czy nie? Niski? Dziku. Kochani, Sylas ma 3-0. Niski? Niski? Niski, you are crazy man! Holy shit! Ale padnie. O nie, ten kamyk, jakby ten kamyk! Jeszcze jedno kół! Ej! Kurde, już myślałem. Ej, Gastelan, jest tak tanio tam jak mówią, czy nie? No jest bardzo tanio. No to ile mieszkanie? Przykładowo... Ile płacisz za mieszkanie? No ja płacę trochę więcej, bo... No ale też... No ja płacę 19 tysięcy batów i to jest... 2000 zł. Ale też mieszkam w dobrym standardzie bardzo. Co się dzieje tutaj? Ale dymy! Karzy! Okay. Ej, za dużo mówię, co się dzieje, wiem, przepraszam. Postaram się już tego nie powiedzieć. Co się dzieje? Wyjąłem batów? Tak. No batów, tak. A to, że dostajesz batem przez tak, lupę? Tak, biją mnie 19 tysięcy razem batem i mam za free wtedy. Dokładnie. Z jednego zawodnika. No to co, słabi są ci chłopcy. Chłopcy więc tam. No i zobaczcie, to jest przykład Hillisanga, który kontestuje coś, czego nie może i jest spaniszowany. Ale mógłby ktoś pomyśleć, że... On kontestuje, czyli wszyscy tu są obok. Ale Rumble, dusiciel straszny w tej grze. Zobaczycie, będzie strasznie sfidowany. Dużo playtów zgarnia.
Tutaj lipa, jeżeli Sylas umrze, to powinno być oczywiste dla niego, że tu jest, są ludzie, no. Balafox, co ty robisz? To jest oczywiste. Goście robią smoka, będzie crossmap, no i się chyli, baba umarł. Oczywiste zagranie tutaj, nie po, to się ta, nie pocieszyło. Ale jak myślał, że zrobi jeden za jeden, to źle? Myślę, że ciężko było zrobić tam jeden za jeden w tej pozycji. Ej, ziomek myśli, że nas zbanuje, bo oglądamy Polsat Games. Pierwszy raz w życiu mamy prawa, widzowie. Możecie reportować. Dziku i nerwa, jest tam white liście. Oj, 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 oj. No i pala tym razem znalazł ładnie. 4, 5, 6. Jace ma flesza, ale chyba się nie opłaca fleszować nawet. Oj, play, opłaca się. Ja pierdolę. Ojej. No ty rzuc. Daj też chodź. Wracamy. Ani razu bambelkiem, no niestety. Ej, dziękujemy panu. Ta talenty z Ameryki, kurwa. Niski cofa do bazy, będzie teleport, więc będziemy mieli tutaj walkę. Pytanie, jak walczymy? Czy Chasey ma RG? Ma. No i co, exit kille, bo to już jest po Heraldzie. Myślę, że to wszystko po prostu. Oj. Uźniony Mad Lions tutaj ewidentnie. Niby coś tam się rozbiło na bocie. Baba do smoka zagramy, chłopaki, za do smoka. Baba fiszuje coś. Ej, Dziku, nie ma wodów. Co jest z tobą? Jak to nie ma? Dostałem info od montażysty. Dla subów tylko, tak? Paweł ustawił. Na reperuj. I człowiek nie może pracować. Pracę to... zabierasz mojemu człowiekowi, chłopie. Wiem, wow. Wiem dlaczego, ale poczekaj, to zaraz. Okej, can we win? Ej, źle wygląda do nas. Bardzo się wygląda. Karty freshą do przodu, żeby ultnąć. Ojej, ojej. Oni wyfreshowali. Sypiemy się, we are going down. Jezu, ej, panowie. Za zer, za jednego? No weź chociaż. Dobra, brawo chyli. Ale ma prawo być gorąco? Może masz grzejnik na maksa? Nie ma. Nie ma właśnie grzejnik wyłączony, ja nienawidzę spać w ogóle w ciepłym. Ci od razu ultują po pauzie. Okej. Nie ma menopauzy, jestem mężczyzną. Poza tym jestem młody, mam 23 lata. 8K widzów. Ignor! Ej, dobrze. Co jest 8K? Ale to chyba jakiś fake, co z tymi widzami? I się zmieniło na 3,5. Chodnika. Co, Baron? O kurde. Can we do it? Dobra, no pytanie, czy Sylas tutaj... Pytanie, czy Sylas tutaj stanie tutaj skerować to pojedynkę? Wydaje mi się, że będzie ciężko. Och, to ale... wejście. Dobra, baba, chyli, chyli, baba, faker. O tym mówiliśmy właśnie. Ale pauza wjechała. Pauza into game win. Europa robi się chyba. I teraz będzie Fnatic po tym meczu? Normalnie nie było czegoś takiego. Będzie Fnatic po tym meczu chyba. Tak. Patano. O Jezus, przerzutka jak worek z mięsem. Co się dzieje? Teraz pilnować, żeby Makai nie wszedł do pita. Pilnować, żeby Makai nie wszedł do pita. Gdzie jest Kajsa? Kajsa bardzo daleko. Ignar, kontrakt. Bardzo dobrze, Chili Baba. Zatrzymuje tych przeciwników. Baron dla nas! No Chili upadnie, ale trzeba wyjść. Wychodzimy, wychodzimy. Elio, ja? Dobra, pięknie. Oj, rambrzowany. Czy on z tego wyjdzie cało? No nie tym razem. Mam z Fnatic, ale poczekajcie, daj, bo gramy, tu jest zadyma, gramy. Jest. To, ale zajebista zonia od Chase'ego, teraz flash i wygrywamy walkę. Ale wybronione. Zajebiście wybronione. Tylko nie wiem, czy nie za daleko. Słaby podniecił. Słaby follow-up tu był od chłopaków, bo już nie było czym tutaj grać. Ognia nie było, zabrakło gazu w butli, już płomień z gaz. Chcieli więcej dymu, ale nie mogli. Więcej dymu, więcej dymu, Daj światło na synów. No piosenka taka. Ej, gramy, gramy, gramy. Okej. Karzi! Oj, nie okej, okay, nie okej. Okay. Dobra, niski ty, Jezusie. Ej, ale za dyma. Co my tu mamy? Dużo teleportacji. Gonimy? Ja, teleportacja. Dobra, Palafox jest trollem, nie uważasz? To jest, przecież to jest bez sensu. Co on robi? Co on robi? To nie jest druga, to jest czwarta R-ka już Rambla, to on gra jak jakiś dzik. Ej, 4-ka do przodu byli i teraz jesteśmy na zero. Dobrze. Problemem jest to, że według mnie żadna kompozycja nie może zacząć Barona tutaj. Wiecie dlaczego? Dlatego, że obydwie team kompy według mnie są dużo lepsze w odbijaniu Barona, który jest robiony, niż w robieniu go. Wcale się nie zdziwię, jak żadna z drużyn tego Barona nie zacznie i będzie mieli jakiś teamfight na smoku na soul pointie. Ewentualnie Energy zagra soul point, no czy tam soul, a Mad Lions bardziej przyciśnie tutaj, gdzieś spróbuje złapać kogoś. Mówić mądre rzeczy, a wszyscy pierdolenie albo mikro...
Belenie. To Tepek? Aha. Wyjedzie? Ale on... O Jezu. Czy on jest... On nie ogarnia? On chyba nie ogarnia, co? To młody talent. Przecież on mógł to puścić inaczej, przecież on to mógł inaczej zagrać też. No do góry mógł pojechać, kurwa. I obiegówkę robisz. I to mi się poda, Castella, taki chłopski rozum twój, taki... Taki szybka opinia eksperta z Mida, to mi się podoba, Gaweł, naprawdę. No to jest Lola, nie, to jest całkowanie, no. No właśnie, to nie jest jakaś matematyka. Nie wiadomo czego, kurwa. Człowieku, to jest fizyka kwantowa, to jest kurwa. Pięć postaci na pięć postaci, człowiek, palce, klawiatura, mysz, to wszystko. To nasz or jest dziki. No nie ma. Ale to się może udać. Nie ej. Ma, to exit kille polecą. Elioja nie ma, Niski nie ma tego. Kolipka, coś my zrobili, coś my narobili. Exit kille jakieś? Nie ma exit killa żadnego nawet. No dobra, energy w natarciu. FBI manowski build, pozdrawiam. Nie powinienem się śmiać, ja wiem, ale... Ależ tutaj próba była, kamyczka rzuconego przez Niskiego, ale Balafox jednak je trollował. Kolejny, ej dobra, Erka, po raz piąty ultima! Ulti na co to jest? Na creepy? Tak, wave'a, spuszować, okej. Okay. Chłop, co w ogóle robi ten koleś? Ktoś mi to wytłumaczy? Ej, naprawdę, ja nie wiem, to jest... Ten koleś to jest troll, czy co? No, i on jeszcze wygra to grę, no. O co tu chodzi? Oho. Wejście? Karzy, a czemu Karzy wchodzi pierwszy? To jest niepocieszające, nie podoba mi się to trochę. A może nie tak oho, źle? Oho! Może gra. Balafox jest sam, Jace bije, o Boziu! Ale palą! Ale palą, ale palą, o Jezu! Jest palonko, no. Ale palonko! Ale spalilele. Ale genialnie, genialne zagranie, Niski combo z Chase'im, miocio. Okej, Heli. I coś takiego się dzieje. Uch, ale ta kulka zabolała, co? Nie wiem, Niski ma trochę mało życia, pozycja jest dosyć trudna. Będzie jeszcze jedno EQ wejdzie, nietrafione, nawet koleś dokla nie dostawił ściany, co się dzieje? No tutaj Palafox, kto coveruje flankę? Mark the flank. Filibaba jest z jednej flanki, dokla, wchodzi w dokle. Elioja bije dokle, co się dzieje? Erka Rambla, co się dzieje? O nie, Palafox z dobrej flanki, Chasey ma problem, Chasey musi zoniować. Decha Karzy, Karzy do przodu, Karzy do przodu! Karzy decha, Karzy żyje, double kill, ale żyje. Karzy żyje, Karzy żyje. Brońcie go. Ooo, Maokai pomógł, ale nie do końca. O nie, przegrywamy. Nie dało się go wybronić tam jakoś? FBI, open number, faka. Ojej, nio. Ten Hillisang wchodzi przez ścianę, a Niski w tym czasie chciał recallować i stepować chyba. Więc trochę się tutaj nie dogadali. Niski nie miał jak tam przejść, bo OKR-ka też leciała. No tak. No chodzi mi o to, że... No tak jakby gość sam zadecydował, nie? A ty nie mogłeś po prostu. No co, Erka ma Okaja na zoniki, co z tego? Nic się nie sta... Jezu, te Erki. Siódma albo ósma Erka Rambla poleciała do śmieci. To jest ten talent, widać to. Kański talent. Ej, ale w ogóle wiecie, że Mad Lions dostało w łeb już od Cloud9, teraz dostaje od NRG. Wstyd! Jeszcze, że ja myślałem, że to jest free dla Mad Lions. O Jezu, Heli, czemu ta Erka? Znaczy, on chyba chce bronić tej wieży, no ale ta wieża już dechę ma. Dobra, mam dla was cytat. Być sobą w świecie, który stale próbuje zmienić cię w coś, kim nie jesteś, jest największym dokonaniem. O, i kto to powiedział? Nic nie zrozumiałem. I czy największym dokonaniem będzie win tutaj na Europę, NRG? Czy Palafox będzie w stanie dokonać niemożliwego i zagrać dobre ulti Rambla? Zaraz się dowiemy. Zobaczmy, presja będzie nałożona. Niebieska drużyna nakłada presję dodatkową. Jace ma TPK, ewentualnie może coś próbować. Palafox jest tam, idzie. Coś tu się dzieje, mamy walkę. Powiedziałem, co tu się dzieje, ale kogo to w ogóle interesuje? Dla Jarvana! Dla Jarvana! Proszę państwa, dla Jarvana jest smok. GG, koniec. Nie, not like this. O nie. Elder za Nexus, dobry trade, podoba mi się to. Dobry trade, właśnie. Hello, Doc. Okay, congratulations on your win. That was a game of League of Legends if I ever seen one. Please tell me, how did you manage to keep your cool and emerge victorious from this one? Well, we were playing versus the EU, so you know we had to make it close. So we threw a couple times for the fans, but after that, we know we focused up and got the win. How does a team like NRG that is first to the world stage keep their composure during a game like this versus
Mad Lions, who are, well, maybe not winning as much on the international stage, but definitely a team with more international experience. So how do you keep your head cool? How do you keep your composure in those games? Well, we were ahead, so we felt like, you know, we were in the driver's seat. We should be winning the game. And at the end of the day, it's just League of Legends. I personally don't let the pressure affect me too much, even though it looked pretty bad this game with my TP. But, I mean, it's just confidence, you know. You feel like you're going to win. You make the best plays that you can and able to, given the pressure. And, yeah, I mean, I thought we were going to win the whole time, pretty much. Yeah, but there was this one passage of play where Mad Lions, they won this one team fight, and there was the Nashor. Then afterwards, you had this bot lane tier 2 play. Teleport. Yeah, yeah, yeah. Did you ever feel like this is going sour, or were you always confident that, okay, those are just small mishaps, but we're fine, we're doing okay? It looked really bad for a second. After they got Baron, and we just kept dying. We couldn't, you know, play clean. I didn't think they played a really... well, that well, so I wasn't worried that we were going to lose. You know, even though we threw, it was like, okay, well, if we still do, like, you know, poke them out, play vision, then we'll still win the game. So it just got a lot harder than it needed to be, and, you know, we'll have to work on that. Who would you like to play against in the 2-1 bracket now? I don't know all the teams that are in the 2-1 bracket, but I don't know. They're all going to be really strong opponents. There's T1. I believe you like Zeus as a player, so maybe you want to play T1. Yeah. I don't know if I like him that much, you know. Okay. If I could avoid him, that'd be fine. But you know, we'll take whoever we can get. But you gotta say that there are some pretty good teams in the T1 bracket. Yeah, so, yeah, in the 2-1 bracket especially. Yeah, the Swiss stage, the Swiss format really makes it where you know, teams who might deserve to be there are not there given the draw. So you know, the strength of competition is really varies. So one last question for me would be, do you have any like specific goals coming into this tournament? You would like to showcase something or maybe achieve something? Personally, I just want to do the best I can and pretty much have no regrets given, you know, not every player gets a world's opportunity. So I just want to make the most of it. That's my goal. Hello. That's respectable. No! Hello. Thank you very much. Thank you. Ej, wydaje mi się, że w ogóle, że Akali jest git. Odpowiedzią w Oriana. Akali to jest anty-mag taki, no jakby nie patrzeć. No tak teamfightowo bardziej. Taka sama jak na wszystko, no to na jakoś sędzę i tak dalej lepsze, no ja mam... Tylko problem jest taki, że jakby gra nie istnieje tylko matchup na matchup, nie? Gra istnieje... Bywa, dzięki. No wiadomo. Otworzyłeś mi głowę, ja pierdolę, nie myślałem o tym. Dobra, Gaweł, o co tobie chodzi, człowieku, no? Dobra, co my tam mamy? Alistara wzięliśmy, okej. Okay. No nie wiem, czy spoko. Chociaż, no mid jungle taki. Nie ma obrażeń, nie ma dipsa, nie ma obrażeń. Ej, no. Nie ma obrażeń. Mało tego, jak Akali będzie do tyłu, to już w ogóle nie będzie obrażeń. Jakiś Jarvan tutaj nie był lepszy może? Czemu Talii nie wzięli? Playcik, trzecia minuta na bocie oddane, średnie. No ale przyznam szczerze, że wczoraj bardzo fajne liczby na meczach G2. Jednak ludzie chcą oglądać to G2, nie? Że co zajarali G2, nawet w Polsce. No pewnie. Nawet w Polsce nawet Polaka nie ma w teamie. A i tak ludzie oglądają G2 w Polsce. Tak widzę, że przywiązani są chyba do marki. Ale nie wiem, wydaje mi się, że Polacy są przywiązani do takiej marki G2, nie sądzisz? Mi się wydaje, że nawet bardziej może, no, na niż, nawet bardziej może niż do Fnatic, a to dziwne, bo we Fnatic jest historia Polaków, jest. No przecież Selfmade grał tam, Kikis grał. No G2 jest większa. Śmiało powiem, ja też grałem, znaczy nie grałem, trenowałem, tak? No ale G2 jednak z Jankosem coś tam wygrywali, więc jednak tam fani byli, nie? Tam fani. Wiecie, że tylko dwóch midlanerów nie z Korei wygrał Wolcy i jednym z nich był Polak? Szuszej taki był soul laner po prostu wtedy, w tamtych czasach. On na midzie i na topie grał, z tego co pamiętam. No tak, no switchowali się z Pekiem. Ex-Pekiem! Drugi niekoreański midlaner, który wygrał Wolcy. Słucham państwa. Czekaj. Bez sprawdzania. Ale to Chińczyk, czy nie? To pewnie Chiński. O, Trybol. A Toys? Gramy to, gramy to. Toys, Tajwan. Toys, no. Ale Duin Bito Koreańczyk, by the way. Yep. Gramy Orianę, chociaż nie wiem, czy jest z czym ją zagrać. No jest, nice. Jest. Jest? Damage? Mi się wydaje, że nie ma. Jeszcze może pobić na Molka Akali. Ja cię, no sunę! Tak. Dawaj. Pięknie, chłopaki. Dobrze. Ej, Belgię w strachu! Belgię w strachu! Co robi Belgię? Belgię skupiło mysz! Sun co zrobił? Humanoid to jest jeden z najlepszych europejskich midlanerów i nawet jak ciężej mu idzie, to i tak bym typa trzymał w drużynie. Typ jest zajebisty. Nie no, potrafi zagrać. Tylko, no jemu właśnie jak się chce grać. Ale na Wolcach zawsze mu się chce.
Jemu się chce jak i trzeba. Imo tylko Kapt jest lepszy od niego. No kto jest lepszy od humanoida w Europie? Nam idzie. Poza Kaptem. No na pewno nikt. Ty no Larsen potrafi też fajnie zrobić. Larsen to jest koleś tylko... Ale czekaj, bo biją nam Oscara. Nie, nie da się z nic zrobić im. Chociaż... Nie da się? Trzeba na Orianę czekać. O, jest z Orianą się da. Oscar, broń się. Garda. Oddajemy Heralda. Wiesz, że ja teraz jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem wtedy, Gaweł. Wiesz, ale czekaj. No byłeś da się tak zagrać toksyczny jakoś? Wtedy, to było niemożliwe. Serio? No pamiętam. Ej. Może nie każdy dalej. Guys, what are we doing? We are doing good. Dawaj, dobij Trimble. Dobrze, hej. Triple double kill! Triple! Trimby, dawaj! Triple! O, jest. Uszedł do ściany, nie przypiął, szkoda. Ej, Trimby, taki stary, no bo ta halta by było. Mamy Heralda, klasa. No ten smajcik przemilczymy, nikt nie widział. No ale play to oddajemy. To już widzowie wiedzą, że w tym meczu trzech graczy z Ultraligi. Wychowanków Ultraligi. Trymbino. Do meczu braknie. Ja, czy Ultraliga napisała w ogóle o tym? Czemu na Twitterze Ultraligi jest nic napisane o tym? Mam nadzieję, że napisali. Huma? Oj, chyba nie w tę stronę, bracie. Marek. Mamy go? Nice, zaciśnięty bin. Chociaż ostatnio na... Oj. Coś się pogubił Trimby lekko. Oj, dużo HP stracone tutaj przed smokiem. Trimby to będzie ważny teraz. Daisy nie ma. Oj! Marek Brazda. Kombo nie trafione, ale lipa. Trimble jeszcze starcza. Będzie Rakan wchodzić po RC Alistara. Nie żyjemy. I kurde, to jest shutdown. Szkoda. To był shutdown. Średnia ma bardzo. Słuchaj, ostatnio jak byliśmy w Warszawie, w JK Pubie na Gocławiu, napisałem do Kasztelana. Powiedział: Kasztelan, przyjdź do nas, fajnie się bawimy, elegancko. Opluł, powiedział: pluję na was, nigdzie nie idę. Ja nawet już nie mieszkam na Gocławiu, teraz ja mieszkam w Śródmieście. Na Mokotowie, kurde. Pane, mam na was na Polaków i tyle, nie piszę do nas, rozumiecie to? Frajerami nie piję, proste. Ty, ja tam, nie wiem, czy to jest Gocław, czy co, ale tam jest taki sztuczny, nie wiem, zbiornik, czy coś. I tam jest... Z czego zbiornik? Tam jeziorko jest ładne. No, zbiornik wodny, no nie wiem, czy to jest jezioro, to jest chyba sztuczne, czy to jest taki rel, jezioro. Ale gdzie? No, gdzie na Gocławiu jedno chyba zbiornik wodny jest. No nie sztuczne. Po pierwsze nie jest jedno, a po drugie nie jest sztuczne. Baki, bo tu są problemy. Ja pierdykam, po problemie już. Łamiemy Chiny teraz. Na łać. Łap tego Rakana. Rakan strolował. Klasa. Dobrze. Teraz Ksuna. Dawaj tą Sejuani. Dobra. Huma, wyjdź Huma. Nie czaruj już. Huma chyba wyjdzie. Dobra, jest okej. Okay. Gdzie tam Oskar? Gdzie? Ej, może? Ej! Jakim cudem? To wyjdzie? Szarpiemy to jakoś? Oj nie. O kur... I bin jest. Oskar, dociśniesz? Dobra. Ej, gra tam popis. Dobrze to gramy, no. No. Ogarniemy Rifta? Min też ma nie zagrał, ale jednego tylko. Ej, czemu Ludens na Orianie? Nie powinien koleś mieć maski? No, nie maska. Wiem. Maska na ich komp chyba. Muszę o buildach porozmawiać, bo czemu nie? No powinien, chyba. Oskar, dociskamy to? A to nie, czemu tak złożył, jak powinien maskę? Może chcę wybombić, bo nie mają dipsa bez kery. Elk chyba nie wierzy, że... Ale to maska więcej obrażeń ci da, tak overtime. No, czemu nie wybiłeś? Niż Luden. Żyjesz. Żyjesz. Oj, Oskar dla ciebie, bracie. Ciekawe, kto tutaj będzie lepszy z sytuacji. Marek Brazda się pokaże na topie. Marek Brazda się pokazuje na topie, ale ma teleport, więc możemy szukać tutaj walki. Razork przyjmuje pozycję. Trimby gdzieś się czai. Proszę państwa, wave'y nie za dobre, na bocie przynajmniej nie za dobry wave. Kajsa. Marek musi topować już. Kajsa robi tak zwane połączenie z Różyną. Dobra, markuje flankę Oskar. Tepek na plecy. Marek będzie na flance, ale co to za flanka, ponieważ Bin już go odkrył. Skok zmarnowany. Powinien być darmo smok chyba tutaj potencjalnie. No i mamy darmo smok. Dobra. Trimby, Trypila! Co się stało? Nic. Oj. Czemu tam Oskara nie było, żeby... Marek Brazda! Wchodzi, głęboko! Redepszy super! Zabij go! Nie zabił go! No chociaż jednego. Ej, no jakim cudem, my do grobu za włosy i konie ciągniemy. Trimby umarł. No, o nie. Czy kogoś to interesuje, kto wygra ten mecz? No mnie tak, bo Trimby ma wygrać. Trimby i Marek Brazda. W ogóle fun story. Jak Marek Brazda jechał do nas na Lana, jak już Lana graliśmy, to wsiadł do pociągu, który jechał...
w drugą stronę. Ziomek siadł do pociągu i pojechał drugą stronę. Na Słowację czy coś. Ziomek pojechał, kurwa, drugą stronę, nie? Dobrze się skap w miarę szybko, nie? Ale on pisze na grupie, guys, I think my train was going in different direction. Dobra, zobaczmy, Fnatic próbuje zdobyć pozycję i będzie TP gdzieś. Bin wchodzi od dolnej części mapy. Bin wybiera wejście od dolnej strony mapy. Rampa jest trzymana w bardzo potężnym miejscu. Smok jest oddany prawdopodobnie. Ale czy będzie jakaś walka? Trafiona. Oj, tryb, jakie kombo! Tryb, jakie kombo! Raka zbiera wszystkich ludzi. Oskar wyrzuca dwóch zawodników z chińskiej formacji. Mamy, możemy sklepować, możemy sklepować. Nie ma dipsa! Nie ma dipsa! Yeah. Rakan! Jax! No jak to się dzieje? Jak to się dzieje? No tak dobrze było. No nie ma Poppy dipsa! Wywala dwie osoby. Ej, masz 5 na 3 i nie zabijasz nikogo. No przecież nie da się nic zrobić. Masz 5 na 3 i nie zabijasz nikogo. No tutaj przed meczem, jak ładowaliśmy się do gry, no nie podobały nam się wybory Fnatic. Uznaliśmy, że nie mają obrażeń. No i jak widać, to się dzieje. Nie ma dipsa. Co tam u kolegi Jojo? Co ma bekę z Europy po tamtym meczu, co? O? Nie. Świnkę? No świnia przecież ich wszystkich stankuje, człowieku. Jezu, jak ona stankowała. Tuż nie ma obrażeń, świnia ma całe życie, o widzicie Jezu. To? Co się dzieje? Dobra, teraz trochę strollowała, ale jest Bin. No i pytanie, ile będzie w stanie tutaj zrobić... No Bin przyjdzie i zabije wszystkich. Okej, coś wchodzimy? Ty nie... O, ale bomba, widziałeś? Oddajemy, skalujemy. I jakby Kaisą Ruler grał, to by skierował tę grę. Dobra, może nie. Widzieliście teraz to z tym jakimś warzywozem, czy coś takiego? Warzywoz? Nie widziałem. Fotowoltaikę. Jestem właścicielem firmy Invelo Energy, firmy z branży OZE. Weź powiedz to, Gaweł. Boże. No weź prawda. Powiedz, no, dawaj. Ile ty masz lat, przeczytaj to, co Jerzy Chytros napisał. Weź no. No proszę, dla widza. Mój poziom humoru. No weź, na przeczytaj. Jestem właścicielem firmy Invelo, Energy firmy z branży OZE. Ej, dobra, gramy. Defujemy Trybiego. Nie dajcie mu umożliwić. Jakie defujemy, Damian? Defować to tu można nic. O kurcze, ale jaja. O kurde, Marek Brazda. Nic Bin nie trafił. Bin ma zoń. Bin się leczy. On się więcej leczy, kurwa się. Ile on się leczy? To jest w ogóle balancet? Dobra, koniec. Ty, ale to coś tam sobie pograli, chłopaki, nie? Uwielbiam, Damian, twoje, po prostu, twoje takie podsumowania meczów, to jest to, co ja kocham, Damian, w tobie, naprawdę. No chłopaki dobrze grali, no pograli sobie, nie, tam piłkę, piłka była w grze, coś tam sobie podali. Piasówka z bossu, co się działo na świecie. Kurde, szkoda tej gierki, szkoda, chłopaki. No kochani, ostatnia gra nas czeka, Katie na Weibo. O wywiad. Did you at any point of this game feel threatened by Fnatic, especially after the decent early game from them? Yeah, I think definitely in the early game, Fnatic did a very good job. Also, they let us feel a little bit threatened in the early game, but we did had a very good performance in objective securing, also line swap. So I think they definitely let us feel like that way in the early game. How did you manage to stay cool and shot call in team fights? Because it really felt like Fnatic had this really team fighting comp. So please tell me more about how you wanted to execute the team fights coming into the game. Jak to team fighting comp? Because I was pretty tanky in the team fights. Also, I want to stand in the front line and to attract more of the bursting damage from the Fnatic. Also, they will spend more time on paying attention to me, but they won't really get too much health from me. Also, I can buy some time from my teammates in team fights. I wanted to ask you about the picks that you play during this Worlds, because obviously you're a player that's famous for the Kindreds, the Nidalees, the Graves, the carry picks, although we've just seen you on the Sejuani. Is this something that comes down to the drafting in a specific matchup, or it's more about the meta of the tournament, or maybe you're just keeping the best for later stages of the tournament? I think Sejuani is really the champion that we have to use to be more good to complete our composition in each game, especially for today's game as well. And also for the current meta at Worlds, I think like Jarvan 4th, like Lee Sin, and Maokai as well, these kind of champion, more supportive champions, could help your team better. And also it's like
giving a higher win rate in these different games. Is there a team from a 2-1 pool that you would really not prefer to play? So far, I don't think there's a team that I don't want to face off against in the 2-1 pool. As long as we can play our own game and play on our best form, I think it's very possible that we can win all the opponents. Thank you. Fajnie, fajnie. No to co, Oriana Open, BDD to jest Oriana player, ale zobaczymy co się stanie z Azirem. A Ziachu to jest Azir gracz. Spodziewam się bana Azira tutaj. Ej, Kai'Sa na first picku? No ale no zadziwiające, że to Oriana oddali. A co, Weibo chyba Jarvan. A może tego Jarvana zabierasz? Nie no, KT wydaje mi się, że musi wziąć Jarvana. No. A oddajesz typom Jarvana najlepszą postać do Rambla i do takiej Oriany? Wszystko Weibo ma sens. Ban Nocturne. Musi być, nie? Ale poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważna rzecz. W teorii Niko jest dobra, żeby dostać engage na siebie. Prawda? Ale to wtedy nie podoba mi się ten Nautilus. Ale z drugiej strony masz Kai'Sa, potrzebujesz engage supporta w teorii, a tu już nie ma Rakana i Alistara. Ach, mieliście rację. W Korei lubią właśnie Niko z Nocturnem sobie sparować. Czemu Nocturne? No bo jak gasicie światło, wiesz, Niko wlatuje z R-ką, jakoś zmieniona czy coś i na zadejmę po prostu grasz. Ole, hand singe. A może panowie Jax po prostu? Ej, no, w sumie. Może Jax po prostu. Xanta też okej. Ej, to nie jest pierwsza Sivir w sumie w tym turnieju? Chyba pierwsza jest w ogóle. Chyba nikt nie grał jeszcze. No, KT chyba. Reset po kula, czy nie? O, Classic Bounty, to też jest troszkę klasyk. Ale pan Desha jak dusi, co? Kolegę Kina. No, to by się ciężko oddycha. O, do chęć coś chce szukać. O, ale złobił ładnie. Jest tu Viego. A Spellshield da Light użył już? Nie użył, ojej. Oni nie wiedzą, że tu jest Jarvan. Tylko, że pytanie czy wie... Kto żą, a kto żą? Nie z Poricolu. Chris dostał hooka, co się dzieje? One trick, one shot. Dobra, no tyle co mają, ale padnie Jarvan za to. Ale nie wiem, wydaje mi się, że i tak są bardzo zadowoleni z tego trade'a, bo to jest 4v3 sytuacja, nie? No, na Rambla się coś czają tutaj. Będzie jakieś poddymienie chyba. Zadymienie. Przerzutka. Ładny kill, no ładny. Decha. I tu jest solo bolo nawet. I wave'a bierze do shine. Okej. No i dla kogo kill? Chyba dla BDD najlepiej, co? O, git. Smoczek free. Znaczy free, no za tego Rambla. Herald, nie? A, jeszcze Herald dać. A to KT zadowolone z takiej wymiany na pewno. No, to był oczywisty timing tutaj, na który trzeba uważać, ale jest jak jest. Ciekaw jestem, gdzie Herald zostanie zagrany. No, ja bym chyba chciał na mida. Ja jestem fanboyem używania Heralda na środek, ale często też rzucają jednak na dekery, nie? O, patrzcie. O, a to jest big, panowie. Pa! O kurde, BDD. Ale wykluczenie. Lechens. Ej! Timing! Ej! To był banger's play. Banger play. Ja pierdolę banger play. Coś niesamowitego. Zajebista akcja. Wow. Ej, banger play. Super. Goście w strachu. Zobacz, jak dużo presji nakłada w tym. Ale Lechens chyba za dużo osób nie widziało. Dobra. Aiming pada. Ty! Okej. Okay. Solo bolo! Light to może wygrać. Ej, w ogóle dziku, wiesz, że niedziela wypada u mnie? Stream. No i co? No, tragedia jest. O 5 rano? No. Tak się składa, że ja w niedzielę mam doktora. Jakiego? Doktora od snu. Będziemy robić testy, wiesz? Myślałem, że doktor Dre. Doktor Dre we śnie się. O kurde! Ej, gdzie się Kin wziął? Stepował za plecy, za linią wroga! BDD nie żyje! Deshaj dusi, Deshaj pali! Ależ on pali! Ale KT ładnie gra. Kurczę. Nie chcę słowić, ale nie wygląda to dobrze dla Weibo. Ale spokojnie, gra jeszcze nie jest skończona. Powoli. Boję się, że Rumble będzie useless teraz, bo jest behind. 28 na 29, no to wtedy. A to będzie więcej snu, czy mniej? No godzina do przodu. Nie, do godziny do tyłu to będzie, czy nie? Więcej? Dobra. Czekaj, bo niektórzy ale... piszą więcej, niektórzy mniej. Stary, ty będziesz musiał wstać o 4. Tak? Jak to? No tak, z 3 na 2. A nie, nevermind, co dobrze. Godzina więcej snu będziemy mieć. Turecik, pyk. Smoczek, pyk. KT. No chodzi to. Ja teraz patrzę na jedzenie tak bardziej pod kątem tego, co mi to da za jaką ilość kalorii. Jak widzę, że...
Ktoś mi da mało białko, dużo tłuszczu, tak ok. Gorzej na to patrzę. The Shy? Cieszyć się jakością gry, która na Desenturu na pewno nie powie tego samego Weibo Gaming, bo zobacz... Ale czy Weibo tu może grać? No nie wiem. Ale co to za kupienie czasu? Nic nic mówić, ale tutaj będzie dive chyba jakiś z tym Heraldem. Weiwei, nie wchodź tam! Jest naprawdę niezła, to nie Kasante, Weiwei! Pilnuj się! Naprawdę, Xiao Hu jest w ogóle nieobecny w tej grze. Oj, oj, oj. Oj, Xiao Hu też lekkie problemy. Fleszyk, dobra, nice. Ooo, look at the moves, ta Toriana. Nieuchwytna. Bardzo dobrze użyte, to będzie trochę. Ej, Weibo może. Weibo może wygrać tę walkę. Może grać Desha jak pali. O, jak pali, smażarnia! Smażalnia u Bogdana. No, ale chrupiącą zrobił. O, ale robi okay, chrupiącą, pa, ale spuchy chrupiącą robi chłop. Kin, czy Kin uratuje? Kin uratuje, czy nie? Ziachu, co się dzieje? Trąbki nie, nie gra RP jakieś? Dobra, Weibo wygrywa, wygrywa Wardsy. Ej, czy to nie jest na short czasem? To jest Baron. Ale nie, nie chcą się podpalać, podniecać. O, nie, to retło, nie na szora, nic, okej. Okay. Dzisiaj nie sprzedałem kolegi żadnego, mam nadzieję, że wy też nie. Czy na przykład koledzy mogą robić wszystko, czy byś jednak sprzedał, jakby kolega robił coś takiego, co nie jest zgodne z twoim światopoglądem? No zależy, co by zrobił. I zależy, jakie ja bym miał konsekwencje. Dobra, powiedzmy, że twój kolega zdradza dziewczynę. Uuu, no to jest taki ciężki temat, kurczę. Nie wiem teraz. Bardzo to jest ciężkie, nie? No bo z jednej strony wypadałoby powiedzieć, ale z drugiej to jest ich związek. To jest dobry temat do debaty tak naprawdę. Co się powinno zrobić w takiej sytuacji? Ja jako ja bym stanął obok. No właśnie, nie wiem, czy chcesz się mieszać coś takiego, nie? No, dokładnie. Dobra, mam jeszcze jedno pytanie. Masz brata i ten brat ma dziewczynę i ta dziewczyna hituje na ciebie, rozumiesz? Mówisz bratu chyba, nie? Tak. Od razu. Nie no, rodzina zawsze jest... A kumpel? Właśnie z kumplem to jest trochę inaczej, nie? Nerwary, 2023! Znaczy, jak już by było tak ostro, to bym powiedział chyba, że stary. Ale co to znaczy, jakby tak. Było ostro? To jakby nie było ostro, czyli co to zdefiniuj słowo ostro? No jakby było już takie, wiesz, takie turbo horny, nie? Jakby dziewczyna już takie konkretne ruchy robiła, no to bym powiedział, nie no. A co znaczy słuchaj. Konkretne ruchy, że... No wiesz, no... no Paweł, no nie powiesz jak jest. Nie wiem! Człowieku, jestem prawiczkiem, opowiedz mi, jak to, co to znaczy. No jak dziewczyna już ci daje takie sygnały konkretne, że coś można robić, coś się wydarzy, no to wtedy mówisz stop. I to jesteś z moim kolegą, to nie jest w porządku. A co w tej grze słychać? No, jest spokój. Wyluzowała się gierka. I czekamy po prostu na smoka kolejnego, wydaje mi się. Choć dziwię się, że KT nie chce tutaj tak na szora sobie jakoś, na naszora wyciągać walki. Free smoczek. Dobra, no teraz już trzeba na naszora chłopaki wyciągać. No, czas najwyższy coś zrobić konkretnego. No ileż można tutaj sobie tak ping-pongować mina, no. No i dobra, naszor w końcu, 22 minuta. Lecimy. Dobra, Weibo już zdaje sobie sprawę, co się tutaj dzieje. Szybki ten Baron, mamy Kajsy tutaj. O, ale to jest Baron tylko po to, żeby rozpocząć walkę. Szukamy Crispa, no i Crisp musi spaszować. Rumble musi uważać. No i co, i tyle. Okay. Po ptokach tak zwanych. No, zdobyli flash od Crispa i chyba raz jeszcze robisz. O, Crisp poza pozycją. No to Crisp dechę chyba ma, bo ten się tym no muszą go zabić, muszą go zabić. Już go będą dojechać. O. Jednak nic. Okej, okay, dziwię się, że... Nie wiem, może przez ściankę go trzeba było jakoś... Chyba trzeba będzie teleportować. Teleportuje, okej. Okay. Crisp troszkę obity. Czekaj, co? Takie ulti może dziwna sprawa, no Kin tutaj na pewno długo przeżyje, nie trafił Zerki, co się dzieje? Crisp prawie umiera, Crisp umiera, Lehens nie żyje, Light i Zachu gonią Crisp, gonią Edyn Lehensa, nie żyje. Co z Dashorem? Baron na niebieskie. Ale Weibo może poczyścić. Mogą jechać, Weibo coś. Leci Xiao Hu, kuzyn upadnie, kuzyn, jeszcze jest niewidzialny, kuzyn. Nie no, kuzyn nie może z tego zwiać. Nie no, Rianna, W przyspieszy siebie. Peki. Tu po prawej stronie też zadyma. Epek BDD, Ziachu zabija. Ale dym. Trzeba uciekać, niebieska drużyna musi uciekać. Niebieska drużyna ma Barona, musi uciekać. Ale pali Deshaj. Ouu, Kin. Leona! Sivir! Sirku! Fu! Pyk. A, o kurczeczki. Ziałchu, 502. Zarówno i BDD, jak i Aimik mogliby tutaj przeżyć. Aimik stwierdził, że już przegrywamy akcję, więc Wave'a chciał pusznąć. Ciekawe.
nie przeżyje, więc chociaż tyle. Ale nie wiem, jakby Aiming tam grał z nimi w trójkę, to chyba mogliby to turnować jakoś sensowniej. No zdecydowanie, ale Hands, ale dojazd. One shot jest. Ale wyłapany niefortunnie, Weiwei. Oho, BDD? No, to nie jest dobre? Jest dobry, zajebiste. Chociaż nie wiem do końca, niby zabili Rambla, ale tutaj będzie... Okej, nawet nie ma jeden za jeden, nawet nie zrobili. Ziachu, gdzie jest ulti? Ziachu ma Arkę! Ziachu ma ulti! Ale nie dał rady go zagrać. Shuriken, no i co, dużo szumu, duża krowa miałczyła, a mało mleka dała, mam wrażenie tutaj. Co drogo, krowa nie pije mleka jak coś, krowa pije wodę. I to dużo wody pije. Zobaczmy, czerwona drużyna. Fajnie markuje flankę Crisp. Wiadomo, już troszkę można rozciągnąć. Lechenc również flankę markuje. No nie wiem, czy to takie mądre. Oriana musi uważać, jakiś będzie dym, będzie dym. Kajsa Crisp próbuje... Aiming wchodzi na backline. Light gdzieś fleszuje z Baron Pita. Co się dzieje? Oj, Nashor, Patka. Oj, KT. Jakaś totalnie losowa rzecz. Nie wiem, no i po co ta wal? No i to i takie... I mnie to smuci, bo widać, że też, no? nie można Barona zacząć w takich team kompach, jak wygląda na to, no. Ale dobra, to Nashor plus... Xiaohu przemytnik, patrzcie na niego. Ale jak to wezmą, to nie mają Sivir Oriana, mogą nie skończyć o tym puszu. No. Dalej, pomóż to Leono, pomóż coś. O! Mają to. Dobra, mają to i defujemy. Ale chłopaki. To będzie walka. O, Kin, nie za pozycja. Ale Imokin popełnił błąd. Nie rozumiem, czemu Kin nie wjechał w tych ziomków po lewej stronie, którzy uciekali. Wjechał w Ale o Jezu, damage. Crisp też martwy. O, to damage. Ulti na ulti dostaleci. O, no ile! Czy Sivir jest w stanie to jakoś wybronić? I don't think so. Kajsa robi one shot, Oriana w strachu, Lechenc próbuje szukać hooka i znalazł hooka. BDD podrzut, no i koniec gry, panowie i panie. Katie Roaster. Dobra, Katie. Dobry meczek to był. Dobry meczek, nie był taki jednostronny. Dobra, wywiad. Congratulations on the win and it got rocky at some point, but you managed to pull through. What were the emotions going through the team during the game? I feel like we were definitely at an advantage in this match, so when it went a little rocky, we definitely felt a little frustrated. So I think we definitely have a lot that we have to brush up on, and we'll be ready for the next match. Right, and I definitely wanted to ask you about playing against the Shias. He is a legendary top laner indeed. Please tell me, is it something special to play against the Shy in particular? So yeah, he is definitely very famous and the Shy is a very good player. So beginning of the match, I was actually quite nervous, but my teammates actually calmed me down a lot. I feel like the overall vibe of the game during laning phase, there was not a big mistake made or any incidents. So I think everything else went pretty smoothly. I want to ask you, Kin, about your Worlds appearance, since the last time you were at Worlds was 5 years ago with Africa Freaks, now with KT Roasters. What are your thoughts on the whole journey during the 5 years, and how do you feel about making it back and coming back to the international stage? The first debut for Worlds that I made and I was a part of was in 2018, and back then I feel like I was very confident as a player and probably better mechanically, and as compared to back then, now I have a bigger view and bigger view of the big picture in the game, and I absolutely have a better understanding of the game now. So I feel like there's definitely a pros and cons that happened in the last 5 years. Fajne pytania, bardzo fajne odpowiedzi też. Is there any team in particular that you are maybe afraid of or contrary you would like to play against? So I would absolutely like to avoid a regional match, but I also would say that teams that I am intimidated by would be maybe G2, BLG, and LNG. Oh, G2! Okay. Thank you very much for this interview. Thank you very much for the translation. Kamsahamnida, KT fighting! KT fighting, iraneyo. Kamsahamnida. Oh yes, Maria, Tomek! Tomuś. Tomek, coś ty zrobił! On nie ma słuchawek, on nie słyszał tego! No to co? Chyba my też się żegnamy powoli z wami. Dziękujemy wszystkim za obecność. Fajnie, że wpadliście jak zwykle do mnie i do Damiana. Dzięki Mystic, że byłeś razem z nami. Yeah.